Siemaneczko, siemaneczko, dzień dobry. Dobra kawa o poranku. Zaliczałam już spacer poranny z Zośką, która właśnie tutaj się czai przy statywie. I co jeszcze? No właśnie, i kawa zrobiona. I na razie tyle osiągnięć dnia dzisiejszego. Ale dziś cieszę się strasznie, dlatego że zaczynam naukę języka indonezyjskiego. Dziś mam pierwsze zajęcia. Ciekawa jestem, czy pamiętacie, wspominałam wam jakiś czas temu, że właśnie chciałam rozpocząć naukę języka indonezyjskiego i dlatego napisałam na jednej z grup, zebrałam 5 dziewczyn. Zrobiłyśmy grupę na WhatsAppie, zebrałam kilka dziewczyn do nauki, żeby mieć po prostu większą motywację i stało się coś, czego się spodziewałam. Dwie dziewczyny w ogóle nie odpisywały na grupie, a reszta dziewczyn, część wczoraj, a część dzisiaj odwołały zajęcia. Jeszcze jedna dziewczyna się nie określiła. Teraz to powiem wam, że już nawet w sumie to trochę nawet liczę, że już nikt nie przyjdzie. Bo jak mam mieć zajęcia tylko z jedną dziewczyną, to nie wiem, czy to ma sens, bo to już taka będzie nie do końca klasa. Na pewno mnie to nie zdemotywowało, że niektóre osoby odwołały te zajęcia, tym bardziej, że jedna z dziewczyn chciała mieć zajęcia z języka indonezyjskiego raz w tygodniu tylko. No, dla mnie to jest totalnie bez sensu, dlatego że ja chciałabym mieć zajęcia dwa, a może nawet trzy razy w tygodniu, no bo z taką częstotliwością raz w tygodniu to czego ja się nauczę? Ja naprawdę potrzebuję nauczyć się tego języka raz, no bo mieszkam już tutaj długo, a dwa to mi się przyda w pracy, jeżeli chodzi o pracę nad sklepem. Także nie mogę się doczekać, teraz jest chyba godzina 8, a o godzinie 2 mam zajęcia. U mnie w domu przyjeżdża do mnie nauczyciel, taki prywatny, nauczycielka, to chyba kobieta. I taki dzień mi się szykuje, więc dopijam sobie kawkę, siadam do komputera teraz i przygotowuję top model. Teraz będzie taki intensywny początek miesiąca, dlatego że muszę dokończyć pierwszą serię top model. W środę zaczynamy kolejną, czyli ja będę od czwartku zaczynała, dzisiaj jest wtorek, czyli dziś i jutro pierwszy sezon top model, później w środę, w czwartek nowy sezon top model. Do tego jeszcze muszę przygotować odcinek z tych teorii spiskowych. Zapraszam was do nowej serii teorie spiskowe. Każdy odcinek pojawi się w poniedziałek, więc muszę to nagrać na zapas, żeby nie było żadnych obsów, żeby nie było, że coś wam obiecałam, a potem tego nie spełniam. No i oprócz tego chciałabym pozostałe dni wykorzystać na vlogi. Chciałabym na vlogi wykorzystać, chciałabym w końcu też troszeczkę pogotować. Zabieramy się do pracy, życzę wam miłego dnia. Skończyłam właśnie wycinać scenki top model i teraz zastanawiam się nad kadrem. No nie jest to najbardziej porywający kadr. Może przesunę doniczkę, zaraz może będzie troszeczkę lepiej. O Jezu, mamy przynajmniej jakieś rośliny tutaj. No dobra, jest jak jest. Tutaj będzie wycinek stop model. Teraz nie mogę za bardzo pokombinować, jeżeli chodzi o miejsce, w którym nagrywam, dlatego że mam akurat sprzątanie domu i dzisiaj mam wszystko bardzo mocno na styk, bo jest godzina 11, o 2 mam zajęcia z indonezyjskiego i teraz jak mam sprzątanie, no to w innych pomieszczeniach jest dość głośno, więc nie mogę niestety zaszaleć, chociażbym chciała bardzo. A jeszcze za chwilę przyjedzie do mnie właściciel skutera, który wypożyczam i będę musiała mu zapłacić. I potem jadę jeszcze odwiedzić dwóch krawców, to w związku z Hati Hati, jadę do innego miasta, więc też w sumie spoko, bo już dawno nie jeździłam. Co tam, muszę zamówić kilka rzeczy, które już przygotowują. Więc przymierzę, czy wszystko jest ok. No i tak dzisiaj wszystko porozbijane, a w ogóle to muszę poszukać, gdzie mam jakiś zeszyt, czy długopis mam? Mam zeszyt, mam gdzieś zeszyt. Muszę przygotować, wiecie, ja już tak dawno nie robiłam notatek, nie pamiętam, kiedy ostatni raz się uczyłam. O, to jest dobra zagłoska. Ja kiedyś sama siebie uczyłam, sama się uczyłam portugalskiego, brazylijskiego portugalskiego, no to wtedy siedziałam nad książkami rzeczywiście dość dużo. Ale to było z jakieś 6-7 lat temu. To było jeszcze jak byłam w Singapurze na drugim kontrakcie. No, to będzie fajnie sobie to wszystko odświeżyć. Dobra, zabieram się do nagrywania odcinka Stop Model. Mam nadzieję, że uda, że zdążę wszystko nagrać. Skończyłam nagrywać odcinek Stop Model i właśnie przerzuciłam wszystko na komputer, więc siadam do montażu. Kurczę, jakaś taka czerwona jestem w tym świetle. Nie podoba mi się światło tutaj w salonie. Dlatego jak nagrywam Top Model, to korzystam z tej lampy, tylko ją sobie przestawiam. To nie jest najlepsza lampa, moim zdaniem powinna mieć jeszcze mocniejszą, ale na razie na to, jak ja na tyle, na ile ogarniam nagrywanie, to wydaje mi się, że
jest nawet okej. W ogóle tak się cieszę za ile? Za troszeczkę ponad 2 godziny będę miała pierwsze zajęcie z języka indonezyjskiego. Boże, jakie się jaram. Dlaczego ja tyle czasu z tym czekałam, to po prostu nie wiem. Oh. A potem pojedziemy sobie jeszcze razem na wycieczkę. Fajny dzień dzisiaj się szykuje, bardzo produktywny. No i przede wszystkim wydaje mi się, że całkiem zwięźle nagrałam odcinek Top Model, więc teraz siadam do montażu. Jeżeli uda mi się zmontować ten odcinek przed moją nauką języka indonezyjskiego, to będzie święto. Przerzuciłam właśnie pliki do mojego programu do montowania i pierwszy raz chyba jest taka sytuacja, że surowego materiału mam zaledwie 40 minut. Mam 40 minut i 1 sekundę, więc obstawiam, że będziemy mieli jakieś 32 minuty, może 35 minut odcinka. Ja wiem, że niektórzy z Was lubią te długie odcinki, ale wydaje mi się, że jak będę tak bardziej kondensować wszystko, to będzie ciekawiej. Dlatego właśnie staram się to skracać, chociaż no rzadko mi się udaje. Zmontowałam już prawie cały odcinek, bo teraz jestem przy 23 minucie i na razie surówki mam 33 minuty, także kurczę, całkiem nieźle jest. Właśnie postaram się w tym najnowszym sezonie trochę zwięźlej nagrywać to Top Model. Wydaje mi się, że nie będziecie mieli przesytu i będzie taki lekki niedosyt i wręcz będzie się przyjemniej to wszystko oglądało. I jest teraz godzina pierwsza i ja jem śniadanie. Może Was trochę zdziwić to, że dopiero teraz jem śniadanie. Jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj wcinam, no to sałatka. Ja jem śniadanie dopiero o pierwszej. Znaczy dzisiaj rzeczywiście trochę później, ale dlatego, że chciałam przed tymi zajęciami jak najwięcej przygotować odcinka, ale ja stosuję intermittent fasting i oczywiście czasami zdarzy mi się nie zastosować, ale staram się. Dieta na razie wygląda całkiem spoko, dlatego że okej, nie chudnę aż tak szybko jak chciałam, ale chudnę i to jest najważniejsze i prawdopodobnie to bardzo dobrze, że nie chudnę aż tak szybko jak chciałam, no bo to jest po prostu najzdrowsza metoda. Schudłam już 6 cm, cieszę się niesamowicie. Za 10 minut zaczynamy zajęcia, cieszę się jak dziecko i w ogóle okazało się, że jedna dziewczyna jednak przyjeżdża na zajęcia, więc będę ja... Co to tak głośno się zrobiło? Nie wiem, czy to za hałasy jakieś dziwne, ale będę ja, moja koleżanka... Zapomniałam, skąd ona jest. Chyba z Francji. No i nauczyciel nasz. Tak się czuję. W ogóle właśnie zajęcia, nie wiem, czy mam to mówiłam, czy nie. Zajęcia będą się odbywały w moim domu, więc wyleję jeszcze jakieś olejki eteryczne, żeby ładnie pachniało. Czuję się normalnie jak taka gospodyni, więc musi być ładnie, czysto. Dobrze, że akurat dzisiaj miałam sprzątanie domu, więc jest czyściutko, wszystkie podłogi umyte. Czas sprawić, żeby troszeczkę ładniej pachniało. Ja mam w ogóle... Ja strasznie lubię, kiedy u mnie w domu ładnie pachnie, więc mam dużo takich dużych świeczek, które przepięknie pachną. Oprócz tego, to jest firma, z której jestem tak zadowolona. Saka się nazywa i są takie pałeczki, ale pachną jak perfumy. Uwielbiam to. Ja kupiłam to na takim farmer's market, na takim pikniku śniadaniowym powiedzmy. I ta firma na razie się przestała wystawiać, więc muszę ich znaleźć, poszukać online, bo już mi się to powoli kończy. No i do tego mam taką podgrzewaczkę, która też rewelacyjnie się sprawdza, tylko muszę kupić jakieś fajniejsze olejki eteryczne. Teraz mam olejek, który nazywa się lime, limonka i bazylia, ale to nie pachnie jak limonka i bazylia. To pachnie bardziej tak troszeczkę jak takie męskie perfumy. Ja lubię bardzo takie zapachy. Przygotowałam też, właśnie zaraz podłączę, ale przygotowałam też, zobaczcie, zeszyt i długopis. Co prawda nie mam kratek, szkoda. Fajnie by było mieć taki notatnik normalnie w kratkę. No, ale przynajmniej mam gdzie pisać. Ja właśnie sobie zdałam sprawę, że tak... Nie wiem, ile czasu minęło od ostatniego razu, kiedy cokolwiek pisałam, więc pewnie będę miała zmęczony nadgarstek. Jaram się mega. To co, zapisujemy datę, która dzisiaj jest. Dzisiaj jest 31. O, jeszcze się okaże zaraz, że mi ten długopis nie pisze. Dobra, pisze. 31.08.2020. Czy co, ja mam ostatnio... takie zaburzenie, jeżeli chodzi o czas. Już Wam mówię, o co chodzi. 21. Ja od 2 miesięcy jestem przekonana, że jest 2022. I nie wiem, o co chodzi. Rozmawiałam już na ten temat z moimi znajomymi. Nawet myślałam, że jestem rok starsza. To, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o upływ czasu na Bali, jest tak dziwne, bo z jednej strony czas leci trochę za szybko. No właśnie, może to dlatego, że leci tak szybko, to ja już myślałam, że jest 2022. Nie, dobrze, zaoszczędziłam rok przez moją pomyłkę, nie ma jeszcze 2022, jest 2021. Wybaczcie, że tak nawijam, ale ja naprawdę cieszę się teraz jak dziecko. Tyle czasu już się nie uczyłam. Ale oczywiście nie będę taka rozgogolona na zajęciach, tylko założyłam sobie poncho. Kurczę, mogłam też zmienić spodnie, trochę gorąco w tych dresach.
A w ogóle to poncho jest właśnie w przygotowaniu. Madę nam przygotowuje więcej i pojawi się w listopadzie najprawdopodobniej w sklepie Hati Hati. Stop very soon. Our shop will stop very soon. No, I can't believe that. Okay. Przyjechałam właśnie do Kuty, jestem już po moich zajęciach, ale opowiem wam o nich trochę później. No i teraz przyjechałam do miejsca, gdzie jest taki jakby powiedzmy bazarek, ale tutaj mam już swoje wtyki i poprosiłam jedną z krawcowych o to, żeby nam przygotowała kilka rzeczy. Na razie chyba jeszcze wam ich nie pokażę, ale mamy dosyć spory problem z naszym krawcowym. Nie wiem, co się dokładnie wydarzyło, ale strasznie jest nam ciężko się z nim porozumieć od ostatnich 2 tygodni mniej więcej. Mamy mega opóźnienia właśnie przez to, że w ogóle jakby nie chciał się z nami komunikować, więc niestety będziemy zmieniać krawca. No szkoda straszna, ale teraz jesteśmy w poszukiwaniach, dlatego że musimy za 2 tygodnie maksymalnie wysłać transport, a on cały czas przywozi mi sample i te sample mówi, że są poprawione i w ogóle nie nanosi tych poprawek, o które my go prosimy. Także no jest słabo. Ja od 2 tygodni odbierałam cały czas sample i one są cały czas złe. Więc mam nadzieję, że tutaj będzie troszeczkę bardziej owocnie. Spójrzcie na to cudo. To zamawiałam już jakiś czas temu i właśnie prosiłam, żeby przygotowali w różnych kolorach. Więc tutaj jest taki łososiowo-brzoskwiniowy. Tutaj jest taki niebieski. Przepiękne są. No i jeszcze zamówiłyśmy w kilku innych kolorach, ale na razie wam nie powiem, ale się cieszę. To są fajne narzutki na lato, ale też takie fajne do zarzucenia na siebie po prostu w domu, nawet w zimę, na piżamę. Piękne. Ale piękne rzeczy dostałam dzisiaj. Na razie mam po jednej sztuce, dlatego że ja prosiłam o przygotowanie sampli i jeszcze niektóre rzeczy będziemy zmieniać, więc nie wzięłam wszystkiego, ale czekajcie. Ile mam toreb? To co, może jutro zrobimy jakiś haul Hati Hatowy. Hati Hati. Haul taki możemy zrobić. Zaczynam już jakoś dziwnie gadać, a to dlatego, że długi dzień dzisiaj mam, tak dosyć intensywnie. Teraz muszę jeszcze wrócić do domu i zrobić miniaturkę do filmu i mam tutaj moją naukę języka indonezyjskiego. Muszę to skserować i zrobić pracę domową. No i umówić się też na kolejne zajęcia. Boże, jakie mam piękne rzeczy, to po prostu jestem w szoku. Wy też będziecie w szoku. Jutro, jak wam powiem, poznałam naprawdę, czy poznałam. Ci ludzie, którzy teraz przygotowywali te sample, to naprawdę są tak cudowni, że nie mogę się doczekać. Będę tutaj jeszcze wracać prawdopodobnie w czwartek, no jakoś w tym tygodniu, bo mają poprawić kilka rzeczy, które tam ich poprosiłam i jeszcze poprosiłam o kilka innych kolorów, których tutaj nie było przygotowanych. Jedziemy do domu, teraz 20 minut, wracamy do Canggu, wracamy na chatę. Ale to był cudowny dzień, uwielbiam takie dni, od rana pracowicie. Rano nagrałam odcinek Top Model, potem nauka języka indonezyjskiego i teraz już jest godzina 6:05. Koło 6:00 jest zachód słońca, a teraz już właśnie powoli zaczyna zachodzić, więc zaraz się zrobi ciemno. Jeszcze teraz muszę szybko zrobić miniaturkę do odcinka z Top Model, który pojawił się wczoraj, jeżeli macie ochotę zobaczyć. No to on już jest, jestem tak zadowolona z tych rzeczy, które nam przygotowali nowi krawcowi chyba. Już czasami naprawdę nie wiem po długim dniu, jak się odmienia niektóre słowa, ale nie będę już wam dzisiaj tego pokazywać, bo nie mam siły po prostu, więc myślę, że to fajny będzie odcinek, żeby zrobić wam taki haul. Dzisiaj kupiłam takie rzeczy, które będą i na zimę, jesień i na wiosnę od razu, dlatego że te transporty teraz dość długi jest czas oczekiwania na transport niestety, więc wiecie, mamy często różnego rodzaju opóźnienia, więc już na zapas troszeczkę przygotowujemy rzeczy. No i tak to ja lubię. W ogóle teraz uwaga, uwaga, bo ogłoszenie takie techniczne. Postanowiłam, że moje odcinki będą pojawiały się o godzinie 17. Myślę, że warto jest uporządkować taki chaos i też dla mnie lepiej, dla mnie samej będzie łatwiej i przyjemniej, jeżeli będę miała taką stałą godzinę odcinków. Dla was też będzie łatwiej to wszystko ogarnąć, bo dostaję nadal wiadomości, że sporo z was nie dostaje powiadomień. Wiem, że sporo dostaje z was powiadomień, jak są nowe filmy, ale niestety nie wszyscy. No dobra, to ja siadam w takim razie do roboty. Trzeba wymyślić tytuł, trzeba zrobić miniaturkę i ostatni odcinek Top Model pierwszej serii. No a tak, to ja już jestem ciekawa, bo jutro czy to będzie w takiej kolejności? No tak, chyba tak. Teraz się zastanawiam, kiedy ja będę publikować te odcinki, bo dzisiaj jest wtorek, ale opublikuję ten odcinek w środę
I w czwartek pojawi się najnowszy odcinek, mam nadzieję, z nowej serii Top Model. No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że po prostu nie mogę się doczekać tego nowego sezonu. Ciekawa jestem, co tam będzie. I mam nadzieję, że po prostu tym razem, w tym sezonie przyłożą się i to nie będzie jakieś takie fiu bździu i przekłamania, tylko naprawdę porządnie zrealizowany program. Zapomniałam wczoraj się z Wami pożegnać, ale to nawet i dobrze. Pożegnam się z Wami dziś, czyli już kolejnego dnia. I chciałam się spytać, czy chcielibyście zobaczyć haul taki hati-hati z tych rzeczy, które kupiłam na tym dzisiejszym odcinku. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Możecie zostawić komentarz o treści haul. Jakie zaskoczenie. Ja rzadko nagrywam takie rzeczy, ale myślę, że może to by było właśnie coś ciekawego, żeby cały odcinek poświęcić nowej kolekcji, którą przygotowujemy. Mam te ubrania przy sobie, jeszcze ich nawet nie zakładałam w domu, słuchajcie, także fajnie będzie przymierzyć je tak jakby razem z Wami. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku o 17:00, prawie codziennie o 17:00. Buziaki, bye bye.